Cześć, witajcie, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Tym razem znów Windows 11 22 H2 w roli głównej. I wiecie co? Wiecie co wam pokażę? 3, 2, 1. Ta-da-da! Zobaczcie co my tu mamy. Karty! Proszę bardzo, otwieram partycję D, klikam nowa karta. I mam nowe okno i teraz otwieram partycję C i mogę sobie, zobaczcie, przełączać się, a zamknąłem teraz, ale to nic. Tak jak w przeglądarce, nie mogę mieć dwa okna. Dobra. Więc tak to wygląda, ale jak do tego doprowadzić? Musisz mieć Windowsa 11 w wersji 22H2. W poprzednim moim filmie mówiłem, nie, jak to uaktualnić, żeby nie będę powtarzał tego, więc zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, linka wam dam w karcie, albo pod koniec materiału. I teraz tak, żeby doprowadzić do tych kart, żeby te karty działały, musisz, jak zainstalujesz sobie Windowsa 11 22H2, albo jak nie wiesz, czy masz 11 22H2, to klikasz menu start w prawym klawiszem myszy, ustawienia i informacje, i tu sprawdzasz wersję Windows 11 i 22H2. Jeżeli masz 21H2, to musisz uaktualnić do 22H2. Jeżeli to sobie zrobisz, to otwierasz ustawienia, potem zakładkę Windows Update i sprawdzasz aktualizację i instalujesz aktualizację z października 2022. Ona ma odpowiednie tam oznaczenie, ja go teraz nie pamiętam, więc ja go wam ewentualnie podam w opisie filmu, bądź w komentarzu przypiętym, ewentualnie naniosę na film, żeby w postprodukcji. Ja mogę wam przeczytać to, bo ja mam to w notatniku. Ale to tam też mam, żebyście widzieli. To oznaczenie na film. To oznaczenie jest takie: KB5019509. Jeżeli sobie wpiszesz takie, jeżeli ci tutaj nie wyszukuje Windows Update, to możesz również pobrać tą aktualizację ze strony Microsoftu. Po prostu wpisujesz Windows 11 KB5019509. Takie jest oznaczenie. Zaraz zobaczę, upewnię się. Tak, 5019509. I tu macie oktober, czyli październikowo, 18 października 2022 roku. Tu macie aktualizacje, linki do aktualizacji, możecie sobie ją pobrać z tego poziomu. Chyba z tego co pamiętam, było takie coś jak pobieranie. Czekajcie, bo nie mogę wyjść teraz z tej strony wstecz. No dobra, jeszcze raz muszę to wpisać, bo nie mogę wyjść z tego. O, Windows Update Katalog i pobieracie sobie tam aktualizację z Windows Update Katalog. I tu sobie wpisujecie aktualizację, nie? KB5019509 i tu macie dla Windowsa 11, 22H2. I tu macie wersję ARM64, to jest wersja 64-bitowa, X64 to jest również 64-bitowa, ale dla procesorów X86, a ARM to jest dla ARM. I odpowiednią aktualizację sobie pobierasz i normalnie będziesz mógł sobie pobrać, nie? Zainstalować. Z tego co widzę, wybór języka, szczegóły pakietu, wybór języka. No dobra, no szczegóły się otworzyły. A jak mogę to pobrać? Rozmiar 262 MB. Szczegóły pakietu.
zasady instalacji, osoby, przepraszam. No dobra, nie będę wam zabierał czasu, musicie sobie poradzić, najlepiej to pobrać przez Windows Update. A tu jest pobierz, po prawej stronie przed nosem, a ja szukam. O, i sobie pobieracie, ma linka, dostaniecie do tego w opisie. Tu, no, będzie za chwilę nasze uruchomi pobieranie. O, i to jest plik z rozszerzeniem MSU, czyli Windows Update, nie? No, ale najpierw sobie sprawdźcie to w Windows Update'a. I teraz sobie zamknę przeglądarkę i pokażę wam, jak działają te karty, nie? No karty jak to karty. Otwieramy sobie jakieś okno na aktualizację plików i możemy sobie przejść na przykład do jakiegoś folderu Mega na przykład i sobie otworzymy jeszcze drugi katalog. O, i mamy na przykład dysk Google i proszę bardzo, i możemy się między tymi kartami przełączać, nie? Szkoda, że nie tabulatorem. Tabulator przełącza się, ale między oknami, a w przeglądarce przełącza między kartami, nie? Wejdźmy na przykład na OneDrive'a i na przykład na WP. I teraz sobie jak widzicie, a nie, też nie. O, kontrol i tabulator przełącza między kartami w przeglądarce, nie? A w eksploratorze plików, kontrol i tabulator. A też. No, to tak to widzicie, działa, nie? Kontrol i tabulator. Nową kartę można sobie utworzyć za pomocą kontrol T. Zobaczę tylko, czy OBS mi nagrywa film prawidłowo. Okej, dobrze jest. Kontrol i T. Jak w przeglądarkach internetowych, to otworzymy nową kartę, nie? Karty możemy przemieszczać między pozycje, zmieniać kart, również podobnie jak w przeglądarkach. O, tylko trzeba trafić, o, tu, też zamienią miejscami. No, no i tyle, nie? Więc nie będę przedłużał. Jedyne tego mi brakuje, to jak mamy, jak widzicie, trzy karty teraz otwarte, trzy zakładki. Jak będziemy próbować zamknąć okno, to nie ma komunikatu, nie? W przeglądarce też chyba nie ma komunikatu. Przynajmniej w Edge. Zobaczymy, jak jest w Chrome. Wejdźmy na przykład na dwie strony, dobroprogramy.pl i na przykład na YouTube'a. Na mój kanał. I zamkniemy. O, widzicie, to też nie pytanie. No to tak, że takie rzeczy nie ma. W Firefoxie chyba takie coś jest, że są trzy zakładki otwarte i pytanie. Przydałoby, ale jak zamkniemy sobie te karty, trzy okno i otworzymy ponownie, to też przydałoby się opcja otwarcia prawym klawiszem myszki poprzedniej sesji. Czyli po prostu poprzednio otwartych kart. A takiej zakładki, takiej opcji nie ma. Jeżeli chodzi o menu kontekstowe, to możemy sobie zamknąć kartę, zamknąć inne karty, czy pozostałe. Na przykład wejdźmy na jakiś folder i jeszcze inny. Na przykład, nie wiem, Adata, jak wybierzemy tą, albo adres Google i teraz zamkniemy sobie inne, to pozostałe zostaną zamknięte, nie? I jeszcze mamy zamknij kartę po prawej stronie, czyli na prawą stronę. Jak otworzymy na przykład, nie wiem, jakiś jeszcze folder i pendrive'a, no to jak wybierzemy kartę na środku, to po prawej stronie jest jedna. Jak wybierzemy opcję po prawej stronie, żeby się zamknęły, to zamknie się to. A jak wybierzemy na lewo, a nie, to takiej opcji nie ma po lewej stronie, aby się przydała. Zamknij kartę po prawej i zamknij kartę po lewej stronie. No może się pojawią, ale jak się już pojawią, to opiszę wam to w komentarzu, że nie będę filmu robił przecież, nie? Z jedną opcją menu kontekstowym. Jeżeli sobie wybierzesz, przeglądasz jakieś foldery na dysku, to możesz kliknąć prawym klawiszem myszki i sobie, czekajcie, otworzę wam, nie wiem, dzwonki na telefon i tu widzicie, mamy otwórz nowe oknie, to nam się otwiera nowe okno eksploratora, ale mamy też opcję
w nowej karcie. To nam się otworzy w nowej karcie. Jeżeli chodzi o to stare menu kontekstowe, to jak wybierzemy sobie więcej opcji, a nie, w folderach nie ma pokaż więcej opcji, no co ja gadam, nie ma tego starego menu kontekstowego, jest tylko to nowe, tak, bo jeśli chodzi o foldery, bo jeśli chodzi o pliki, to jeszcze do dyspozycji mamy to stare menu kontekstowe pod opcją pokaż więcej opcji, to nam się otworzy to stare menu kontekstowe, ale w przypadku folderów zlikwidowano już, a nie, jest, to coś się nie chciało pojawić. No mamy, pokaż więcej opcji, to w tym starym menu kontekstowym też mamy opcję otwarte w nowej karcie. No to prędzej coś nie chce, jakiś się błąd zrobił, nie chciało się to pojawić. Jest, jest, stare menu kontekstowe. No i to byłoby tyle. Jeśli chodzi o przywracanie starego menu kontekstowego, to w wersji 22H2 nie da się już tego zrobić. Podobnie jest z menu paska tego, paskiem menu w eksploratorze plików. Też nie można przywrócić tego, tej wstążki. Już nie jest to możliwe. Robiłem kiedyś film na temat programu, który nazywał się WinAeroTweaker, czy jakoś. I on, już go nawet nie mam zainstalowanego, więc nie pamiętam nazwy. I on pozwalał nam na przywrócenie tej wstążki w tej pierwszej wersji 11, nie? 21H2, a teraz już tego się nie da zrobić, więc teraz pokażę wam jeszcze szybko to menu, co my tu mamy i mamy tak, nowy, opcja nowy i tu pozwala, wyświetla się menu utworzenia nowego folderu bądź pliku, dalej mamy wycinanie, kopiowanie, wklejanie, zmiana nazwy, usuwanie, a to jest co, udostępnianie chyba. Czekajcie, weźmy jakiś plik. Tak, udostępnianie. I dalej jest usuwanie. Dalej mamy startowanie plików na różne sposoby. Wyświetl, to możemy sobie zmienić rozmiar ikon. Możemy zawartość, widok kompaktowy włączyć, to wtedy nam się, o, tak się zmniejszą ikonki jeszcze bardziej. Dalej mamy pokaż i tu możemy tak, okienko nawigacji, czyli ten po lewej stronie. O, ten szybki dostęp. Jeszcze mamy tak, dalej mamy tak. Okienko szczegółów, to nam się po prawej stronie pojawi taka tabelka ze szczegółami pliku. Bardzo fajnie to wygląda, ja chyba sobie to zostawię. Dalej mamy jeszcze okienko podglądu, no to wtedy nam się zamknie, zamkną nam się szczegóły, bo nie może być to i to otwarte. Okienko szczegółów i podglądu. Musi być albo okienko podglądu, albo okienko szczegółów. A okienko podglądu tyczy się plików multimedialnych. Możemy sobie, na przykład pokażę wam to na moim nagraniu wideo. Aplikacje, no dobra, to są wszystko moje filmy, mojego autorstwa. Oczywiście reklama Cleanera. Promocja No Thanks, nie będę teraz kupywać. O, i widzicie, macie tylko miniaturkę tego filmu, nie? Podobnie jest na przykład ze zdjęciami, sobie przejdźmy na przykład na folder dyspozycję D, bo tam mam tapety na pulpit, proszę bardzo, mamy jakąś architekturę i proszę bardzo, mamy tutaj okienko podglądu, nie? Ja sobie zostawię szczegóły. Okienko szczegółów, bo w szczegółach też jest podgląd, tylko że mniejszy. Ale te okienka szczegółów i podglądu, one już były w Windows 10, w Windows 8 chyba i 7 też to jest. Z tego co pamiętam. Tylko nie jest to takie popularne, nie? Ale ja sobie zostawię. Dalej mamy co jeszcze? Menu. I tu możemy sobie uruchomić nagrywanie na dysk CD. O, otworzył mi się napęd, przepraszam za ten trzask, ale otworzył mi się napęd USB. Jak w laptopach są napędy takie, nie? To tak, to się nazywa napęd wyskokowy, czy jakiś.
to po prostu jak się otwiera, to się taska nie wysuwa, tylko się po prostu tak wyskakuje, nie? Trzeba ręcznie otworzyć. Dobra? Tylko zamknę napęd, żeby nie był otwarty. Dalej mamy przypięcie do szybkiego dostępu, czyli tutaj możemy przypiąć, i wtedy jest na samej górze. Dobra, co dalej? Możemy skompresować archiwum ZIP, przypiąć do paska szybki dostęp, skopiować ścieżkę, zaznaczyć wszystko, nie zaznaczać, odwrócić zaznaczenie, czyli jeżeli pierwszy tyk jest zaznaczony, a reszta nie, a jak to klikniemy, to będzie na odwrót. Czyli wszystkie pliki będą zaznaczone, a pierwszy nie. Właściwości otwartego folderu i opcje folderów, których już nie będę omawiał na filmie. Nie? Jeszcze możemy sobie tutaj wyświetlić, włączyć pokazywanie pól wyboru, czyli tutaj tych krateczek, rozszerzenia pliku możemy włączyć i ukryć ukryte elementy systemowe, takie jak desktop ini i tego typu sprawy. No i to byłoby tyle, moi drodzy. A jeszcze mogę wam pokazać, bo ta aktualizacja wprowadziła poza tymi kartami, tylko sobie zrobię nowy plik. No, jestem z powrotem, chciałbym wam pokazać, bo ta aktualizacja KB5019509 za Windowsa 11 22H2 wprowadziła jeszcze te, odblokowała to przepełnione ikony na pasku zadań. Dlatego pewnie się teraz zastanawialiście, dlatego mam pełny pasek zadań, żebym mógł wam to pokazać. Otwieramy jakiś folder. Jeszcze jedno okno zrobimy. Tylko otwórzmy jakiś folder w nowym oknie. I widzicie? A nie, to się nie tyczy eksploratora plików, to musi być jakiś, nie wiem. Coś jeszcze innego włączonego. No dobra, no to spróbujemy przypiąć do paska zadań. Jeszcze inny katalog otwórz w nowym oknie. Aha, to nie, to nie może to być. No to otwórzmy jakiś program, no powiedzmy, że Access od Office'a. I sobie go przypniemy do... A widzicie, nie trzeba przypinać, bo to wystarczy przepełnić pasek. I się, jak widzicie, pojawiło takie menu po prawej stronie i możemy wyświetlić niewidoczne ikonki na pasku zadań. To jest właśnie ta funkcja przepełnione aplikacje. To się nazywa. Microsoft jeszcze wprowadził na pasku zadań coś takiego, co się nazywa sugerowane akcje. Suggested actions. Ja pytałem się na forum dobrych programów, o co chodzi, i dostałem linka do takiego zrzutu ekranu, bo to na terenie Polski jeszcze nie działa. Nie wiem, kiedy będzie działało, no to już... Bo filmu osobnego nie będę robił raczej. I jak widzicie, to sugerowane akcje na pasku zadań, to widzicie, takie coś. To możemy obok godziny, prawdopodobnie będą jeszcze ikonki, takie menu się pojawi i do Microsoft Bit. No, to prawdopodobnie jakieś akcje sugerowane. Po zaznaczeniu pliku albo jakiegoś programu, czy coś ten deseń. Jak będzie ta opcja udostępniona w Polsce na polskiej wersji Windowsa, w wersji stabilnej, nie żadnej tam insider, czy jakieś tam odblokowywanie poprzez modyfikację tam rejestru, czy jakieś tam inne, że typu te karty można było już wymusić. Tak samo ten pasek przepełniony aplikacje, modyfikując tam rejestr, czy coś. Ale nie, takich rzeczy to ja na YouTube nie pokażę. Bo modyfikacja rejestru może się skończyć uszkodzeniem systemu. Także mówię, jak się coś się pojawi w polskiej wersji Windowsa stabilnej, to mam jeszcze, zrobię taki jeden filmik kiedyś, nie? Na temat Windowsa 11. Na temat tej funkcji. Taki jeszcze krótszy od tego. A teraz się będę z wami żegnał.
zamkniemy tego akcesa, odepnę tylko ten katalog i będę się z wami żegnał. Do zobaczenia, piszcie co myślicie o pasku kart transportowników. Było coś takiego, co się też nazywało Clover. To taka jakby nakładka dla starszych systemów Windows. Clover, po prostu. Clover czy Clever, jakoś takie coś dla Windowsa 7. Coś, co właśnie dodawało ten pasek kart. Clover, dobrze mówiłem. Ikonka takiej stokrotki. I to jest właśnie pasek kart dla Windowsa 7. Ale filmu na temat tego programu chyba nie zrobiłem. Nie pamiętam. Ja chyba nie. Nie pamiętam. No nie wiem. Zobaczę, czy ja to mam na kanale. Jak mam, to dam wam linka na ekranie końcowym. Ale możecie sobie pobrać, bo ja tego programu używałem, jak miałem Windowsa 7. Ten program jest darmowy. Interfejs jest chyba po polsku. Licencja jest darmowa, tak? Tak. Więc możecie sobie sprawdzić. Linka do tego Clovera dostaniecie też w opisie. Dla starszych systemów, nie? Na przykład 10 i 7, bo to działa od Windowsa 7. W górę. To możecie sobie to sprawdzić. A teraz się już naprawdę żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Filmu na temat Clovera nawet teraz już nie zrobię, bo mam 11 i ona ma natywny już pasek kart, nie? Swój, od Microsoftu. Więc już nie będę instalował żadnego Clovera, bo powstanie konflikt, albo coś się zepsuje mnie jeszcze w komputerze, nie? Więc lepiej nie będę ryzykował. To już jak będziecie mieli problemy z Cloverem albo coś, to możecie się mnie pytać, bo ja tego programu używałem. Jak miałem jeszcze 7, to jeszcze kanału na YouTube nie posiadałem. O ile dobrze pamiętam. No nie pamiętam, czy ja to na YouTube pokazałem. No sprawdzę. Dobra, żegnam się z wami. Cześć.